Siema, hejos! Dzisiaj lecę Italjetem na spotkanie z widzem, z Julasem. Będę się z nim ścigał, on będzie pewnie swoim super monciakiem. To uważaj, bo to rakieta jest, nie? Moje światła działają? Działają. Od Kuby pożyczyłem sobie 1,5 litra paliwa. Dzisiaj gorączka taka, idealna na skuter. Ciekawy jestem, czy będzie szybszy super monciak Lasa, czy mój skuterek. Ale mega przewiewnie. Sprawdzam, czy mam wszystko w kieszeniach. Siedem dyszek, to on w ogóle nic nie czuje, że jedzie. Jakbym jechał jakąś wyścigówką. Julas pierwszy raz będzie widział mojego skutra. Wczoraj za to beton pojeździłem. Mega sprawa. Spróbuję też się ścigać ze scenikiem domkowym. Chyba, że mnie zaskoczy. Coś tam poprzerabiał na pewno. Tego super munciaka.
pod 120. Jakaś dłuższa droga by się przydała. Przestał bić. Jak się rozkręci, to tam koło 120 pewno pójdzie. Więcej chyba nie. Trzeba coś porobić przy nim. Julek, gdzie ty jesteś? Znalazłem moje dwie dychy. Tyle miałem i tyle jest. Chyba, że gdzieś jeszcze mi coś spadło. A ja tu mam schowek. I tu nie wypadnie. Jedzie! To jest rasowy super monciak. Ale to jest Rieju, a nie Supermoto Beta. Siema! Siema! Nie gaj, zaraz się ścigniemy, zobaczymy. Boka zgar się na razie. Ale ładnie tak chodzi, wiesz? To tak jak jechałeś i to nawet szybko, ile jechałeś? Nie wiem. Nie masz licznika? Mam, ale muszę wymienić to. Znowu przelałem olej. To muszę, bo... Przelałeś olej. No, czujnik muszę ten. Na 20 litrów litr lej. Oleju. Zależy jakiego. No, Motorexa. Na przykład ja tego, jaka to była firma? Ipone leję tego, truskawkowy. Aha. Jak ja wleci, to mi to truskawkę czuć. Tak? A Kuba jedzie z tym? No, przyjadę. A jak ci się mój podoba? Te plastiki. No. Będzie, będą zrobione. Ładny. No co? Ja muszę te lusterka kupić. Ile dałeś? To w prezencie dostałem. A ile one chodzą? Na urodziny, nie wiem. Tak, wydech zamówiłem. A krafa? Zamówiłem. Nie. Jakiś ten zmielok w motocykle. Miał mi Olas znaleźć jakiś wydech. Weź go, pogoń. Miał mi coś znaleźć do kupienia, tak. Znajdzie coś. Bo Skorpiona znalazłem, ale jest niedostępny. Patrz, ładny. Odwaliłem ostatnio. Od tej? No, oparzyłem, no. Wiesz, nie mam ciśnienia, żeby wygrać, nie? Po prostu, no sprawdzić. Ja chcę sprawdzić właśnie, jestem no, ciekawy. Bo ty masz co? To jest Rieju? No, 70. 70. Trzeba włosy podwinąć, mówię. Dokąd? No do końca drogi. Ale chodzi do końca tej czy tam? Nie, tu, no tak jak ten zakręt jest. Czekaj, gdzie ja kluczyk dałem? Jest. O! Co on? Yeah. Równo, czekaj. To ty startuj. Dawaj od razu. 3, 4.
teraz nie ma szans. Ale szybciej wystartowałem. Ale mnie zostawiłeś w tyle, szybciej wystartowałem. No. To jeszcze raz? Tam dojedziemy do prostej. A ile jechałeś? 110. 110? No. To słuchaj, to ty może z dwójki sobie rusz, to będzie ci łatwiej. Nie no, z jedynki od razu ruszam. No to chodź tam na prostą się ruszam. To lecimy? Co? Lecimy? No. 3, 4. Też wymiotę. Ja już hamuję. Julas jest w połowie drogi dopiero. W połowie drogi był. Dwójka mi zeskoczyła. To jeszcze raz? Nie no, i tak wygra. Chcesz się przejechać? Mogę. A ja twoim. Dobra. Ale też będziemy się ścigać. Ja tym, ty tym. To ja sobie z dwójki wystartuję. Nie ma biegu tam. To uważaj, bo to rakieta jest, nie? Rakieta? Rakieta. Chodź tam za plecak. O! Musisz trochę gazu dodać. No to stąd. Czekaj. 3, 4. Nie ma szans! Ale to poszło! Jednak widać, że więcej mocy. Widać to? Widać, nie? Czuć moc, nie? Ja szybszy start trochę mam. No to ja teraz... Daj mi fory, ja tak pojadę tam do tego asfaltu zmienionego. No. A ty dopiero ruszysz. Dobra. Tylko ruszaj z asfaltu, bo tu ci zamieli. Słabo odkręca temu skuterowi. Trochę lepiej to by teraz poszło. Trochę przewagi mam. Ale za słabo odkręcałeś, ile jechałeś?
120 jechałem w jednym momencie. 120? No byłem już przy 120 prawie. No, ale więcej już nie pójdzie chyba, nie? Pójdzie. Pójdzie? Jakby dłuższa droga była, może ze 130 poleci. Jakbyś startował od początku tam, dotąd, to tak. To bym miał. No. Ale ci powiem... Ale ci powiem, idzie. Idzie, nie? Tak równiutko, spokojnie. Ale wiesz, jedna 180. No, 180. I waga trochę mniejsza. Bo ile on waży? 106 kilo. 106? No. O. Co ty mówisz takiego drugiego? A twój ile? Szczerze to nie wiem. Ale ze stówkę pewnie tak.